Witajcie, z strony Patryk, kanał Buty Nie Grają, a w dzisiejszym odcinku czas na recenzję ponownie tych samych butów, co roku, czyli Kery 11, czyli Kery 8, 9, 10, czwarty rok rzędu to samo. I zanim przejdziemy do oceniania tego buta, pamiętajcie zasubskrybować kanał, dodatkowo pamiętajcie jeszcze polubić ten film i lecimy już z recenzją. Uważam, że ta recenzja będzie dość prostą do przewidzenia, ponieważ zobaczcie, jak wygląda podeszwa. Ja ją po 5 treningach czyściłem i potem znowu po 5 czyściłem i jest taka. Ta, zresztą tu po bokach to już jest starta, ale pomijając to, strasznie łapie brud. Naprawdę. Jeśli gracie na brudnej hali, to jest najgorszy wybór buta. No nie wiem, czy jest gorszy. Jeśli ważycie powyżej 60 kg, najgorszy wybór buta, bo zatrzyma się podeszwa i będziecie jeszcze gorzej jeździć na łyżwach. Ogólnie ta podeszwa, mimo że amortyzuje fajnie, naprawdę, ja jestem fanem pianki Flow, naprawdę amortyzacja z niej jest spoko, ja nigdy nie narzekam na amortyzację w Kery, ale niestety brak tej podeszwy zewnętrznej skreśla ten but jako but użytkowy do koszykówki. Na outdoor już się kompletnie nie nadaje. Ja uważam, że po jednej grze na betonie te buty u mnie byłyby gładkie. Naprawdę byłyby gładkie, ponieważ dajcie znać, czy chcielibyście odcinek, w którym pokazuję, jak gram na betonie w tych butach i potem jak wygląda przed i po podeszwa. No to jest genialny pomysł. I dałbym drugie buty, jakieś Kery, które mam, komuś lżejszemu i zobaczylibyśmy, jaka jest różnica przed i po. Że to jest genialne. Dajcie znać, czy chcielibyście taki odcinek. A sezon outdoorowy już jest, więc można pograć na betonie. No i trakcja też no nie jest za wybitna. Ogólnie no na naszej hali, tej, której gramy mecze, do której zapraszamy na ostatni mecz już w najbliższy piątek, derbowy, z UKS 7 Kutno, no tam jest raczej dość ślisko, więc czy tam kleiło? Nie, no tam od początku jeździłem na łyżwach, zresztą moglibyście się zapytać chłopaków ode mnie z drużyny, że jak zakładają mnie na trening, to pływałem sobie po tej hali, więc no średnio, średnio. Amortyzacja fajna. I jeśli chodzi o cholewkę, to ja zawsze chwalę Kery za wygodę. I to jest najwygodniejszy z butów Kerego. Zdecydowanie. Jest giga wygodny. Ja ogólnie, nie, one wszystkie są wygodne, naprawdę. One są bardzo wygodne. Są miękkie, przyjemne na stopie. Przez co lockdown stopy nie jest najlepszy, ale uważam, że przez to ściśnięcie sznurowadłami jest lepiej. Dodatkowo dodaję tutaj dwie płytki po boku. Takie płytki, gumy, które też troszeczkę zamykają tą stopę. Jest trochę lepiej, w szczególności względem ósemek czy dziewiątek, to jest przeskok kosmiczny. Ale i tak nie trzyma najlepiej, więc tutaj no, trzeba to zaznaczyć. No, dla cięższych zawodników, bardziej dynamicznych, ten but będzie średnim rozwiązaniem. Ale jeśli chodzi o wygodę, no to naprawdę, naprawdę są wygodne. Ja zawsze za to Kery propsuję i no, nie ma najmniejszej pierdoły, do której bym mógł się to doczepić, jeśli chodzi o cholewkę. Jest jeszcze niżej wycięte, no może tutaj mogło być troszeczkę niżej, ale nigdy nie podrażniło mi Achillesa, więc to też jest dla mnie mega plus, więc ja na pewno będę w nich chodził po prostu, bo są to mega wygodne buty i ja je epicko propsuję. Dodatkowo sznurowadła, które kompletnie się nie rozwiązują, to też trzeba przyznać Keremu, w ósemkach, te w ósemkach się jeszcze rozwiązywały. Tak, one się rozwiązywały, a potem naprawdę wszystkie te retro wydania i te nowe po ósemkach naprawdę mają chyba najlepsze sznurowadła na rynku. No, trzeba docenić. Trzeba docenić, mimo że uważam, że są to buty z najgorszą podeszwą na rynku zewnętrzną. Zewnętrzną, bo podeszwa wewnętrzna jest bardzo fajna, powtarzam. To jednak no ta zewnętrzna robi taką robotę, że nie. Dobra, i kilka słów podsumowania. Czy dla kogo są te buty? Są to dla dzieci grających na mega czystej hali, niezbyt dynamicznych, które tylko będą stały i rzucały trójki. Bo uważam, że dla bardziej dynamicznych zawodników te buty się zniszczą. Dla zawodników powyżej 60 kg te buty się zniszczą.
I o, to na przykład to Dub Nation. Fajnie by, jeśli ktoś to ogląda z chłopaków z Torunia, z którymi graliśmy mecz w trzeciej lidze, oni tam mieli tak czystą halę, najczystszą w lidze, naprawdę doceniam. Mimo że przegraliśmy z nimi u nich, ale u nas wygraliśmy, to naprawdę mega fajna taka ładna hala, bardzo mi się podobała, najładniejsza ze wszystkich, na których graliśmy, więc naprawdę propsuję. I wam by pasowało do strojów, niebiesko-białe. No, do tych twardych pierników fajne, więc wy możecie sobie kupić, znaczy nie to, że mówię, że nie jesteście dynamiczni, bo nas obiegaliście, ale pasowałyby do strojów i macie gigaczystą halę, więc to jest target, ale uważam, że jednak niestety większość ludzi w Polsce nie gra na gigaczystych halach, no i w szczególności dla dorosłych zawodników to odpada, ta podeszwa, a na outdoor to jest tragedia. Dobra, z mojej strony to już wszystko, już w czwartek porównanie AE1 z Hardenami, ósemkami. No i co? Do zobaczenia w następnym odcinku. Nara!